witam Państwa serdecznie. Koniec wakacji nam się zrobił. Nie było nas przez jakiś czas, ale znowu wracamy. Spotykamy się jak co tydzień, a być może niedługo codziennie będziemy się tak spotykać. Tyle nam książek przybyło. W sklepie Fotomag przy stacji metra Stokłosy u naszego kolegi Michała. I dzisiaj będę Państwu opowiadał o książce zupełnie niezwykłej, którą wydałem gwałtownie z potrzeby chwili i z powodu tego, że mnóstwo było o nią pytań. To jest książka Dwie powieści Clemensa Junoszy. Pająki i czarne błoto. To jest tekst XIX-wieczny, trochę archaiczny, jeżeli idzie o gramatykę i składnie, ale to nie ma znaczenia, dlatego że w innych warstwach, czyli literackiej, historycznej i tej najważniejszej, czyli opisującej mechanikę finansów, to jest tekst skrajnie nowoczesny. Skrajnie nowoczesny. O ile, proszę Państwa, w ogóle istnieje coś takiego jak nowoczesność, bo tak jak dzisiaj napisałem na blogu, bankowość nie ewoluuje. Ona po prostu jest. Tak jak smoki, które się wylęgają z jajek, one też nie ewoluują. Bankowość nie ewoluuje, nie zmienia się. Można co najwyżej dopasowywać ofertę do indywidualnych potrzeb i z tego się, proszę Państwa, rodzi psychologia. Nowoczesna psychologia. A dowody na to wszystko mamy w dwóch powieściach Clemensa Junoszy, Pająki i Czarne Błoto. Obydwa tytuły, proszę Państwa, są szydercze i autor, pisząc te książki, miał, zdaje się, szczery zamiar, żeby swoich bohaterów wyszydzić. To może zdawało egzamin w XIX i na początku XX wieku, natomiast dzisiaj nikomu, kto czyta tę książkę, nie jest do śmiechu. Dlatego, że zaprezentowane tu mechanizmy, tak, których Clemens Junosza, a także ludzie, którzy go do tej roboty wynajęli, czyli ja mam tu na myśli Haskale i tak zwanych postępowych Żydów, którzy chcieli doprowadzić do asymilacji społeczności żydowskiej, jej unowocześnienia, nie spodziewali się rozwoju sytuacji, który my widzimy. To znaczy, że te metody, które tutaj stosują bohaterowie powieści, czyli Jankiel Bas, Haskiel, Dziadzio Ganspomader i Małka Karczmarka, to są metody, które dzisiaj stosują wielkie korporacje. To są metody wymuszania, wyłudzania, zabierania dóbr nieruchomych i ruchomych, stosowane przez zarządy olbrzymich instytucji finansowych o zasięgu globalnym. O czym to, proszę Państwa, świadczy? O tym, że ten świat, który się tak bardzo nie podobał Clemensowi Junoszy, który z takim zaskoczeniem odnotowywał, że ci biedni Żydzi mieszkający po miasteczkach, którzy się ciągle wiecznie czegoś boją, tak, są wystraszeni i tacy wycofani i bardzo ulegli, wszystko po to, żeby złapać swoją ofiarę w pułapkę, tak, i zabrać jej wszystkie aktywa, zaskakująco dobrze radzą sobie z rewolwerem, taka konkluzja para. No radzą sobie, proszę Państwa, dlatego że czyhało na nich mnóstwo niebezpieczeństw, ale my musimy stwierdzić, że świat opisany przez Clemensa Junosza był światem niezwykle romantycznym, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co mamy dzisiaj, prawda? Bo sposób, w jaki bohaterowie Junoszy zabierają się za rozgryzanie psychologii swoich klientów i odbieranie im pieniędzy, a także uzależnianie ich, no to jest czysta poezja. To jest czysta poezja. Dzisiaj, proszę Państwa, obrywamy pałą w łeb, zabierają nam dane, tak, nasze osobiste dane, zakazują dystrybucji tych danych we własnym zakresie, a następnie handlują tymi danymi i na tej podstawie budują sobie nasz profil psychologiczny po to, żeby dzwonić potem i proponować nam a to kredyt, a to pościel ogrzewaną termiczną, a to garnki, a to badania, które się odbywają w jakichś tajemniczych lokalach gastronomicznych, gdzie jeszcze oprócz tego, że są badania, to można sobie coś kupić za niemałe pieniądze. No więc porównanie tych dwóch światów nasuwa mi myśl następującą. Zacznę od końca, czyli od tej mechaniki finansów. Nasuwa mi myśl następującą. Ten świat żydowskich lichwiarzy, którzy mieszkali na nalewkach i mieszkali w mieście Czarne Błoto, gdzieś na wschodzie Królestwa Kongresowego, a być może już na Białorusi albo na Ukrainie, to był świat, który niesłychanie wszystkim przeszkadzał. No, Clemens Junosza, Polak, filosemita, dodam jeszcze, który ma pomnik w Lublinie, Clemens Junosza uważał, że należy tych ludzi ucywilizować.
Ruch Haskala miał to samo zdanie, ale ponieważ my jesteśmy dalecy od dokładnego rozeznania, o co chodziło Haskali rzeczywiście, również miał szczery zamiar, żeby się tych ludzi pozbyć, tak? Żeby oni zniknęli z powierzchni Ziemi, albo są brudni, bo śmierdzą, bo mają nie takie nawyki jak trzeba, bo są podstępni, bo zabierają pieniądze, bo uwikłają swoje ofiary w tysiączne pułapki, bo stosują różne dziwne potęgi, bo interesują się wszystkim, tak? Jak tutaj jest napisane, jakie takie frazy, które autor wkłada w usta mojego ulubionego bohatera, czyli Ushera Engelmana, nie ma takiego jajka, o którym by Usher Engelman nie wiedział, że znalazło się na tym Bożym świecie w zasięgu tych wszystkich sieci handlowo-kredytowych obejmujących miasteczko Czarne Błoto i okolice. Nie ma niczego, co uszłoby jego uwadze, proszę Państwa. No więc ci ludzie nie podobali się nikomu i w końcu zniknęli, prawda? I w końcu zniknęli. Co mamy w zamian? No to samo, tylko centralnie zarządzane, prawda? Nie ma już Ushera Engelmana, nie ma Jankiela Bassa, nie ma Małki, nie ma w ogóle nikogo, tak? Natomiast kredyt pozostał i my go spłacamy na warunkach skrajnie niekorzystnych jakimś instytucjom, których władze są nierozpoznane, nieznane z nazwiska. Czy to gorzej, czy lepiej? Ja nie będę orzekał. Proszę Państwa, chciałem tylko przypomnieć, że do niedawna wszyscy piekliliśmy się, że jeżdżą takie małe Fiaty oklejone różnymi reklamami i tam jest napisane chwilówki. I że to bardzo źle, bo ludzie biorą te chwilówki, a potem nie mają z czego spłacić, to oprocentowanie jest okropne i tak dalej, i tak dalej. Dziś już tych chwilówek nie ma. Znaczy nie ma tych małych Fiatów. Chwilówki dalej są, tylko się nazywają inaczej i nie stoją za nimi jacyś pokątni lichwiarze, już nie pochodzenia mojżeszowego, wyznania mojżeszowego, pochodzenia semickiego, ale po prostu nasi spryciarze z prowincji, tak? Dzisiaj mamy to regulowane centralnie, a skoro regulowane centralnie, nie mamy możliwości negocjowania. Żadnej. Nie mamy żadnej możliwości negocjowania. A teraz możemy się już śmiać. A teraz możemy się już, proszę Państwa, szczerze pośmiać z tej książki, bo ona jest naprawdę fantastyczna. I teraz chciałbym opowiedzieć o warstwie literackiej, ponieważ no, w Polsce jest ta psychoza, tak, filosemicka, antysemicka, jak zwał, tak zwał, tak, i każdy się boi coś powiedzieć na Żydów, tak, bo albo będzie źle, albo będzie za dobrze. To są oczywiście idiotyzmy, bo na przykład w Rosji tego nie ma, prawda? W Rosji tego nie ma i tam nikt się nie ochrzania, a co najważniejsze, sami Żydzi się nie ochrzaniają. Więc jeżeli mamy Babla, tak, który uchodzi za absolutnie wybitnego pisarza, i to chyba tak jest, że on jest wybitnym pisarzem, ja go dawno czytałem, ale z tego co pamiętam, to Isaac Babel jest jednym z naprawdę absolutnie wybitnych autorów z wielką intuicją i talentem. I mamy tą jego historię Odessy, prawda? Mamy te wszystkie dziwne postaci, tych złodziei, gangsterów, nożowników, Froima Gracza, Bencjona Krzyka i całą resztę bandy. I tym się mamy zachwycać, tak? Czy ja rozumiem, rosyjski Żyd z Odessy jest w porządku, jest fajny, tak? Jest dobrze i to można czytać i się cieszyć i mieć wielką frajdę, że to jest cudowna literatura. Kiedy mamy do czynienia z polskim Żydem z Nadwisły, to jest okropność i nie można tego w ogóle wziąć do ręki, po pierwsze, bo człowiek od razu jest antysemitą, od razu, jak tylko coś takiego podnosi. Po drugie, no to jest jakaś tam demaskacja, prawda? No i ci wstrętni antysemici gotowi są szydzić z tych bohaterów. No więc co tu zrobić? No i po pierwsze, a jeszcze jedna sprawa, no przecież jak polski autor może być lepszy od autora rosyjskiego? No przecież to jest niemożliwe. No więc oświadczam niniejszym, że Klemens Junosza to jest jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, całkowicie zapomnianych. Być może dlatego jest taki wybitny, że doskonale znał temat i to temat zrobił go jako autora, bo też tak się dzieje, proszę Państwa. W każdym razie ta książka jest zupełnie fantastyczna. Ja ją bardzo Państwu polecam. Jeszcze tylko chciałbym uchwycić kontekst historyczny, ponieważ nikt sobie nie był w stanie wtedy wyobrazić, że możliwy jest świat bez tych właśnie żydowskich lichwiarzy. Bo to nie jest tak, że mamy tutaj do czynienia z przekrojem społeczności żydowskiej, bo to takie rzeczy są w innych książkach. To jest, proszę Państwa, pewien określony profil, tak? To jest ściśle zamknięta kasta
małomiasteczkowych, dzielnicowych, pochodzących z nalewek, lichwiarzy, ludzi, którzy robią w mikrokredytach, ludzi, którzy udzielają pieniędzy na procent, z tego żyją, nie mają żadnych innych dochodów, handlują pieniądzem. Tak jest to oficjalnie wyrażone, natomiast oni nie handlują pieniądzem, handlują pokusą, proszę Państwa. To są sprzedawcy pokus. Najrozmaitszych. Mistrzynią w sprzedawaniu pokus jest Małka. Ja szczerze polubiłem tę panią, kiedy przeczytałem o niej tutaj na kartach powieści Czarne Błoto, bo ona występuje w tej drugiej części. To jest żona karczmarza. To jest karczmarka i żona karczmarza, ale ma ten, jakby ten mąż nie jest bohaterem jej romansu, tak to oględnie wyrażę. Więc ona jest na tyle sprytna i przebiegła, żeby z tych wszystkich swoich walorów, a to jest młoda kobieta, no, uczynić przedsiębiorstwo, tak? Prosperujące jak złoto po prostu. Prosperujące tak fantastycznie, że można tylko stać, patrzeć, podziwiać i klaskać. Nie ma takiej rzeczy, której by Małka nie osiągnęła. No więc, ale wracam do początku. Proszę Państwa, nikt sobie wówczas nie wyobrażał świata bez tych ludzi, dlatego że nikt sobie nie wyobrażał świata bez takiego segmentu finansowego. Jeżeli by nie było Żydów w Polsce, którzy na ten straszliwy procent, w tych straszliwych okolicznościach, bo to ja to nie mówię, że to jest coś fajnego, to jest okropne, udzielali kredyt, to ktoś inny by to robił. Robiłby to ktoś inny. No dzisiaj wiemy, kto to robi, prawda? Robią to instytucje bankowe, które mają promocje na każdym rogu, tak? Na wszystkich możliwych billboardach i swoje oddziały też posiadają, przynajmniej dwa na każdej ulicy są. Oddziały bankowe, gdzie można sobie wziąć dowolną pożyczkę na dowolne pokusy, proszę Państwa, jakie sobie tam człowiek wymyśli, albo jakiemu media podsuną. Kiedyś tego nie było. I do tych wspomnień wracamy w dwojaki sposób. No, Gazeta Wyborcza oraz jej środowisko wraca z nostalgią, usiłuje takie niepiękne rzeczy, jakie są w tej książce, ukryć i udać, że tego nie było, tak? A wszyscy byli szlachetni, cudowni, fantastyczni, mieli same dobre intencje. To jest jeden sposób powrotu do tamtych odległych czasów, a drugi jest taki, że mamy to szyderstwo, tak? I tą pogardę. Natomiast no, ja proponuję trzeci. A podstawą moich rozważań jest to, że nie można usunąć tej sfery, tego obszaru operacji finansowych, które są tutaj opisane, z ludzkiego życia. Myśmy mieli tą frajdę, szczęście, nieszczęście, że u nas obsługą tego interesu zajmowali się bohaterowie tej książki. Ja uważam, że to nie jest taka najgorsza opcja, bo no, w starej wesołej Anglii było gorzej i mogliśmy trafić znacznie gorzej. No ale stało się tak, jak się stało. Zostało nam po tym trochę książek, trochę tekstów, trochę naiwności, proszę Państwa, bo nie można się co do tego łudzić, że zarówno ruch asymilacyjny, jak i ludzie tacy jak Klemens Junosza, którzy ze szczerą wiarą w to, że można tę sprawę poprawić, pisali te książki, no byli naiwni, dlatego że jeżeli ktoś zajmuje się kredytowaniem pokus, kredytowaniem nie działalności inwestycyjnej, ale zaspokajaniem jakichś potrzeb luksusowych, tak, a mam tu na myśli od kieliszka wódki w górę, prawda, czyli od prostego chłopa, który przychodzi do karczmy i musi się napić, a nie ma za co, tak, do upadłej hrabiny, która musi mieć powóz, tak, albo lepsze mieszkanie. Jeżeli ktoś się zajmuje takimi operacjami, no to skupia na sobie uwagę bardzo poważnych czynników. I te czynniki, jeżeli on będzie uporczywie odmawiał negocjacji, a to była naprawdę poważna organizacja, która mogła sobie pozwolić na przekupienie policmajstra na przykład. A myślę też, że gdyby przyszło do przekupienia samego ekscelencji gubernatora, to i też nikt by się nie zawahał. Jeżeli ktoś stwierdzi, że oni się nie nadają do negocjacji, no to znajdzie inny sposób na przejęcie tego sektora, proszę Państwa. Znajdzie inny sposób na przejęcie tego sektora i nie będzie to sposób łagodny. No i taki sposób się znalazł. Tak, w mojej ocenie, prawda? Tak bym sobie to ujął na osi czasu. Tu jest piękna scena, kiedy mieszkańcy Czarnego Błota, sami fantazyjni goście, jeden w drugiego,
Mieszkańcy Czarnego Błota przeżywają poważny bardzo kryzys, albowiem pojawia się nieznany im Żyd z miasta. Nieznany Żyd z miasta, to jest szalenie ważne, że to nie jest goj. W ogóle goje są poza tą sferą. Goje mają swój świat i goje nie rozumieją w ogóle, o co chodzi. Jeżeli ktoś się tutaj łudzi, że to jest przedstawiony jakiś goj, który przeniknął istotę, zakamarki tej psychologii, która się tutaj przed naszymi oczami rozwija, to chyba oszala. Nie ma takiej istoty na planecie Ziemia. Pojawia się Żyd, który ni z tego, ni z owego zaczyna wykupywać u dziedziców i u chłopów pszenicę. Od razu powstaje panika. Bardzo poważna panika. Ten facet ma pieniądze, nie wiadomo, kto go przysłał, ale sprawa jest poważna, ponieważ oni wiedzą i on wie, że żartów nie ma. Operacje na zbożu poważniejsze jest chyba tylko handel energetyką i bronią. Operacje na zbożu to jest sama powaga. I nasi biedni bohaterowie, przestraszeni bardzo, udają się do cadyka, żeby on im powiedział, co robić. Znaczy, sami się nie udają, bo tutaj nikt nie wydaje niepotrzebnie pieniędzy na furkę z koniem, na tą biedkę, którą się jeździ do pobliskiego miasteczka, gdzie cadyk rezyduje. Wysyłają jednego, akurat takiego, co ma najlepszą rękę do pisania. No i on jedzie do cadyka i cadyk, który wie, co było, co jest i co będzie, mówi, żeby się nie martwili, że będzie dobrze. I rzeczywiście było dobrze. Ale proszę Państwa, no tak jak już mówiłem, było, ale się skończyło. W pewnym momencie okazało się, że zasięg organizacji i jej możliwości się wyczerpały. A ludzie, którzy składali jej propozycje, a niewątpliwie takie propozycje padały, a to poznajemy po tym, że pojawił się ten obcy Żyd i zaczął skupować zboże, stwierdzili, że już więcej propozycji nie będzie. Taka, proszę Państwa, jest mniej więcej historia Sztetli i historia żydowskich lichwiarzy w Polsce i tych społeczności z małych miasteczek i z biednych dzielnic opisywanych na różne sposoby w mojej redakcji. Tak to mniej więcej wygląda, bo ja na to spoglądam od strony właśnie operacji finansowych, od strony kto kogo, tak? Od tej najpierwszej i najważniejszej potrzeby, jaką odczuwa każda struktura hierarchiczna, kiedy tylko się ukonstytuuje, żeby przejąć władzę nad światem. To jest myśl, która towarzyszy od początku każdej hierarchicznej strukturze. Czy to będzie armia asyryjska, czy to będą kupcy sumeryjscy, czy to będzie Imperium Rzymskie, czy to będzie partia komunistyczna. To jest bez znaczenia. Przejąć władzę nad światem. I każdy, kto stoi na tej drodze, dostaje najpierw jedną propozycję, drugą propozycję, potem ktoś mu usiłuje wyjąć stołek spod siedzenia, a kiedy to się nie udaje, przechodzi się do argumentów poważniejszych. Taka jest, proszę Państwa, kolej tych spraw. W mojej ocenie oczywiście można polemizować, można mieć inne zdanie. Klemens Junosza zrobił wszystko, co mógł, a mógł wiele, żebyśmy tych ludzi znielubili. To od razu powiem, żebyśmy ich całkowicie, ostatecznie i nieodwołalnie znielubili. W mojej ocenie osiągnął efekt odwrotny. ale minęło sporo lat. My wiemy rzeczy, o których on nie wiedział. W mojej ocenie dlatego przywołałem tego Babla. Bo Babel celowo zrobił tak, żeby wszyscy do tych przestępców, a tam byli poważni bandyci opisani, Froim Gracz, Bencjon Krzyk, nie wiem, czy oni byli autentyczni, czy nie, ale pamiętajmy, że odescy Żydzi, sprzymierzeni z komunistami, wyrżnęli ariergardę armii Denikina, a następnie, gdy już to zrobili, przestali być komunistom potrzebni, zostali przez tych komunistów pozabijani. W bardzo brutalny sposób. To też jest pewna wskazówka, proszę Państwa, że lokalne organizacje, nawet bardzo silne i bardzo pewne siebie, nawet te oparte o związki plemienne, takie jak ta i jak ta w Odessie, nie mogą się czuć bezpiecznie, bo są inne organizacyjne lepiszcza, które spajają struktury jeszcze bardziej i czynią je jeszcze bardziej brutalnymi. O tym ani Jan Kielbas, ani Uszer Engelman, ani Bencjon Krzyk, ani Froim Gracz nie wiedzieli, a kiedy się dowiedzieli, było już za późno. Było już za późno. No więc wracam do tego Babla, dlatego że Babel
celowo przedstawił swoje postaci tak, żeby wszyscy z nimi sympatyzowali. Natomiast Clemens Junosza całą parę włożył w to, żebyśmy ich po prostu nie znosili, bo oni są po prostu okropni. Okropni. Natomiast po tych wszystkich latach ja nie mogę powiedzieć, nie mogę się uwolnić od sympatii do Ushera Engelmana, niestety. Bardzo wszystkich przepraszam. Bardzo Państwu tę książkę polecam, bo to jest galeria postaci niezwykłych, które dzisiaj zostały zastąpione instytucjami. Instytucjami, narzędziami promocji, narzędziami finansowymi, jak zwał, tak zwał, powiedzmy wyłudzaczami, tak? Mechanicznymi wyłudzaczami, które nie mają twarzy. Które nie mają twarzy. Tak to się, proszę Państwa, porobiło. Dlatego warto sobie przypomnieć, jak to strasznie, okropnie, nieludzko i brzydko jeszcze do tego, i jeszcze nie pięknie pachniało, było w dawnych czasach, kiedy to wszyscy się łudzili, że uda się lichwiarzy z miasteczka Czarne Błoto zasymilować, oni staną się kimś lepszym, piękniejszym i bardziej może cywilizowanym. Nie udało się. Ale dzięki temu mamy tę książkę. Zapraszam serdecznie do lektury. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni. Dobra, przeczytam fragment jeszcze, proszę Państwa. Rozdział 5, opisujący trzy wielkie sale operacyjne oraz znakomitych chirurgów i ich obiecujących asystentów. Nie potrzeba jeździć do Berlina lub do Wiednia, żeby poznać działalność znakomitych operatorów. W Czarnym Błocie także można coś widzieć, a nie będzie w naszych słowach ani odrobiny przesady, gdy powiemy, że chirurgowie czarnobłoccy bez użycia noża, bez rozlewu krwi, nie sprawiając pacjentom dolegliwych cierpień fizycznych, dokonują operacji nadzwyczajnych, jakich nie śniło się najznakomitszym profesorom i praktykom, mającym europejską sławę. Szczególnie gdy idzie o usunięcie nowotworów charakteru monetarnego, zręczność chirurgów czarnobłockich granic nie ma i przechodzi wszelkie wyobrażenie. Choćby nawet chłop połknął garść miedzianych groszaków, wydobędą je z niego tak szybko i zgrabnie, że ani się spostrzeże, kiedy ciężaru niepotrzebnego się pozbył. W dzień jarmarczny chirurgowie czarnobłoccy najgorliwiej i najenergiczniej pracują. Ledwie jednego pacjenta zoperować zdążyli, już drugi jest na stole, a trzeciego odurzają, żeby był gotów. Zajazd pod zielonym łabędziem podobny jest w tym dniu do olbrzymiej kliniki, w której pacjentom jest tak przyjemnie, jak gdyby napełniona była gazem rozweselającym. Tak tam gwarno i huczno, tak szkło brzęczy, tak się pacjenci śmieją, że patrzący z boku mógłby mniemać, iż się im coś bardzo przyjemnego wydarzyło lub że wspólną, a radosną uroczystość obchodzą. W paradnej sali młody dzierżawca w dość niedbałej pozie zasiada na kanapie. Pani Małka, chloroformując go pełnym obietnic wejrzeniem ogromnych czarnych oczu, tudzież winem, które dla tak rzadkiego i nadzwyczajnego gościa sama własnoręcznie z piwnicy przyniosła. Główny chirurg i sławny operator Jan Kielbas z niezmierną powagą gładzi brodę, a jego dwaj asystenci, Tobiasz Glanzman i Noach Szparak, gestykulują na stronie i wiodą między sobą spór bardzo ożywiony. Jan Kielbas, jak trafnie przewidywał dzierżawca, jest dziwnie twardy. Jest tak twardy i nieugięty jak sztaba żelazna. Pani Małka usiłuje go zmiękczyć cokolwiek, co jej przychodzi z trudnością. Młody człowiek nie może ukryć pewnego niepokoju, gdyż niepewny jest rezultat. Cała jego nadzieja w pięknej gospodyni, która mu przeszuka poparcie i wzrokiem bardzo wymownym zdaje się przyrzeczenie ponawiać. Ale to będzie drogo kosztowało i nic dziwnego, bo istotnie interes jest trudny. Przede wszystkim Jan Kielbas jest twardy i nieustępliwy. Wyraźnie powiada, że nie ma do proponowanej transakcji ani chęci, ani pieniędzy. Co do pierwszego punktu ustępuje jedynie naleganiom i prośbom pani Małki, co do drugiego zaś musiałby się starać o wspólników, ale jacyś to wspólnicy. Nie fachowi ludzie od zboża, nawet nie faktorzy. Tobiasz Glanzman, młody człowiek, dopiero zaczyna się puszczać na geszefta. Jest jeszcze nieśmiały i nie decyduje się łatwo. Noach Szparak przeciwnie, jest już stary i prawie wycofany z interesów i musi przynajmniej 10 razy zażyć tabaki, zanim poweźmie postanowienie, że trzeba coś zrobić. Jankiel zaś, trzeci główny wspólnik w tej aferze, przystępuje do rzeczy bez fajeru i zdradza tendencję ospałą. Ziewa bez ceremonii, jak nie pod łabędziem, w dzień jarmarczny, ale jakby u siebie w domu, w święto, po południu. W przemówieniach jego czuć gorycz i zniechęcenie. Pan zapewne sądzi, że zboże jest towar. Nie zawsze, jak czasem. Niekiedy jest dobry towar, a niekiedy bywa wart tyle, co śmiecie. Moja pszenica jest prześliczna. Widział Jankiel zapewne, przejeżdżając przez zatraceniec. Owszem, widziałem. Bardzo ładna pszenica, ale cóż z tego, kiedy teraz cena brzydka, a kto kupuje w tym roku, jest wielki ryzykant, może grubo stracić. Dlaczego? Dlatego, że przychodził taki telegraf do Gdańska, że w Ameryce szlachta ma ogromny urodzaj i w tym roku, że cały świat pszenicą zasypie. Węgry
też zboża mają więcej niż zawsze. Wszędzie urodzaj, na całym świecie urodzaj, zboże będzie za bezcen i w małym ruchu. Kto może chcieć kupować? Jankiel kupi, rzekła małka z uśmiechem. Ja wiem, że Jankiel kupi. Kupię, ale bardzo tanio. Wymienił cenę, dzierżawca aż się zerwał z kanapy. Ależ to nie sposób. Nie ma w handlu gniewu, nie ma w handlu przymusu. Niech się pan wstrzyma do wiosny, może będą ceny lepsze, może się trochę poprawi. Pan wie, że się wstrzymać nie mogę, więc musi pan sprzedać tanio. Ja powiedziałem już, że pieniędzy teraz dużo nie mam. Muszę do tego interesu mieć wspólników. To też wpływa na cenę. A to z jakiej racji? Bardzo prosta racja. Jeśli ja zrobiłbym sam ten interes i skorzystał na nim, dajmy na to, mówiąc dla przykładu rubla, to ja będę bardzo kontent, że zarobiłem rubla, a skoro jest prócz mnie dwóch wspólników, to oni też chcą być bardzo kontenci i także chcą zarobić po rublu. To jest jasne jak dzień. Ma się rozumieć, że Glanzman, my też chcemy żyć. Rozpoczął się targ zawzięty. Młody człowiek z początku trzymał się twardo, lecz widząc, że nie poradzi, stawał się coraz skłonniejszym do ustępstw. Pieniędzy potrzebało na gwałt, o czym wspólnicy wiedzieli doskonale. Podczas targu pani Małka rzuciła od czasu do czasu delikatne słówko, aby zmiękczyć twardość Jankla i jego wspólników. Lub w celu przekonania młodego człowieka, że sprzedaż, jaką czyni, aczkolwiek nie jest wyjątkowo świetna i jednak bywają w świecie daleko gorsze. W tym roku rzeczywiście cena mała, mówiła, ale pan jesteś człowiek młody. Aj, aj, jaki młody, wtrącił Jankiel. Ja już nie pamiętam, kiedy taki młody byłem. Pan masz czas, pan możesz się doczekać daleko lepszych, bardzo wysokich cen. Aby tylko zdrowie było, dorzucił Glanzman, to się wszystko wyrówna. Handlowy interes, zakonkludował Jankiel Bas, dziś stracił, jutro zarobił. Aby handel szedł. Cały stół, z którego przy zawieraniu transakcji zazwyczaj zdejmowano serwetę, zapisany był kredą przez Jankla i przez jego wspólników. Jest to obyczaj bardzo słuszny. Kreda, minerał szlachetny, a zarazem niedrogi. Jest jakby stworzona do notowania umów przedwstępnych i obrachowań tymczasowych. Ślady daje się z łatwością zetrzeć rękawem albo chustką. I stół pozostaje czysty. Jak gdyby nigdy żadnych umów na nim nie zawierano. Każdy porządny kupiec nosi kredę w kieszeni, bo ona we wszelkim zdarzeniu może się przydać, bo ona jest niejako poprzedniczką atramentu, którego znaczenie jest zupełnie inne. Atrament ma charakter stały i bardziej poważny. Zaraz też, gdy kreda kończy swoją rolę, on swoją zaczyna. To też, gdy Jankiel powiedział wielkie słowo shine, pani Małka natychmiast przyniosła kałamarz pełen utopionych much, ale zresztą bardzo porządny. Dwa arkusze szarego papieru i pióro. To jest, proszę państwa, próbka tego tekstu, a są lepsze. A są lepsze, ponieważ obraz mój zwart więcej niż 1000 słów. Kolega Jarosław na moją prośbę umieścił tutaj kilka fotografii z archiwalnych, które nam uzmysłowią, jak mógł wyglądać Jankiel Bas, proszę państwa. No mniej więcej tak. No mniej więcej tak. A jak mogli wyglądać jego wspólnicy? No, a Szparak i Glanzman. No może tak. To są fantastyczne fotografie, proszę państwa, ale niech one państwa nie zwiodą i nie zmylą, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, lekceważenie organizacji i lekceważenie branży to jest poważny błąd. Dlatego, że ci ludzie zajmowali się niesłychanie poważnymi sprawami, za które ich potomkom przyszło zapłacić życiem. Niesłychanie poważnymi sprawami. Jeszcze raz. Klemens Junosza, Pająki, Czarne Błoto, dwie XIX-wieczne powieści opisujące życie żydowskich lichwiarzy w mieście i w sztetlu, gdzieś na prowincji, gdzieś we wschodniej Polsce pod Lublinem. Dziękuję za uwagę.